Do tej pory, jak wyłączyliście Bluetooth, to wam się wyłączał. W tej chwili Bluetooth wyłączony może wam się włączyć po 24 godzinach. Zarąbista sprawa. Tak samo chyba z Wi-Fi jest, jeżeli dobrze pamiętam. Jak na telefon składany w formie folda byłoby no, rekordem historycznym, bo tak dużej baterii w żadnym składaku jeszcze nie było. No to cóż, zaczynamy i oficjalnie witamy was na piątkowej tygodniówce po kolejnym i nawet dość obfitym w nowości tygodniu. Tak, tydzień był obfity w nowości, ale byśmy zaczęli, ale nas nie było słychać od nowego Androida, że jest. Tak, jest Android 15. Bardzo chciałem go wam pokazać i wypróbować na Pixelu, tylko że mój Pixel twierdzi uparcie, że jeszcze nie. Także na to poczekamy, może w przyszłym tygodniu coś wam pokażę wreszcie. Jest tych zmian dosyć sporo tak naprawdę i dotyczą tak naprawdę drobiazgów. Ja wiem, że Google się chwali na przykład miejscem prywatnym, tak? Czymś, co producenci smartfonów od dawna już zaimplementowali do swoich nakładek. A to jest tak na topce nowych opcji w Androidzie. Tak, no w ogóle się pojawiają ciekawe opcje zabezpieczające przed kradzieżą, aczkolwiek nie wszystkie będą wszędzie działać, bo jest na przykład możliwość no, wykrywania, porwania telefonu, wyrwania go z ręki, ale no, nie we wszystkich krajach to będzie dostępne. Diabli wiedzą dlaczego, ale pewnie jakieś problemy prawne są. Będzie pokazywał Android również miejsce na przykład na dysku, na zainstalowanym czystym systemie, znaczy czystym jak czystym. Chyba, chociaż ja nie wiem, powiem szczerze, bo to dwuznacznie brzmi, jak oni piszą. Bo piszą pamięć masowa, dzieli teraz system na dwie nowe kategorie. Jest nowa opcja Android, która jest całkowitą ilością pamięci masowej na urządzeniu, która została przypisana do instalacji systemu. Czyli A, będzie wyświetlało, ile system zajmuje na tym. Tylko ja rozumiem, że po każdym update'cie będzie się ta wartość zmieniała, bo to płynne w końcu jest. No tak, ale to w zasadzie do tej pory też mogliśmy sprawdzić prawie, że tylko że na nowym telefonie, tak? Zanim cokolwiek żeśmy zrobili z telefonem, też można było sprawdzić, ile zajmuje system, ale masz rację, że to się zmienia, bo jednak jak dochodzą nowe dane, nowe aktualizacje, no to miejsce się faktycznie może zmieniać tam. No więc teraz będzie może wygodniej. Obiecują nowy panel uwierzytelniania z większym przyciskiem potwierdzenia. Teraz, żeby na pewno potwierdzić, jest ten większy przycisk najwyraźniej. No a poza tym tak, no prywatność i bezpieczeństwo po prostu. Tak, Google, prywatność i bezpieczeństwo. Tak. Jak ktoś no oczywiście oglądał naszej zeszłotygodniowej tygodniówki, to ja zapraszam na rozbiegówkę, bo tam mówimy o bezpieczeństwie i prywatności smartfonów z Google. Słuchajcie, temat rzeka. Oczywiście będą też funkcje wyjątkowe dla Pixeli, przy czym wyjątkowe to ja bym też wziął w cudzysłów, no bo kurde, umówmy się, że coś takiego jak magiczną gumkę to w zasadzie wszyscy już upchnęli prawie, że chyba do smartfonów tych najnowszych. Po co to? Nie wiem, bo działa to różnie, kwadratowo lub wzdłużnie. Dla mnie to taka, no nie ma się czym jarać, no według mnie. No fajne, czasem się przyda, ale czasem robi lipę. No i to wszystko takie jest troszeczkę chyba za dużo hajpiku, jak dla mnie, do tego wszystkiego dorobiono. Jest nowy panel zarządzania kartami SIM na przykład, jak się ma dwie karty, albo eSIM-a, albo fizyczną, albo dwie fizyczne, albo dwa eSIM-y, bo i tak się pewnie zacznie zdarzać. W każdym razie jest szybki dostęp do ustawień, tam teoretycznie w łatwy sposób można rzeczywiście te ustawienia przypisać, czyli gdzieś do karty przypisać dane, przypisać dzwonienie domyślne i inne te rzeczy, które już były, tylko teraz jest lepiej. Lepiej i bardziej. Jest archiwizacja na przykład zintegrowana z aplikacją ustawienia, tak? Jest tryb kamery internetowej z uwierzytelnianiem biometrycznym. Także cuda na kiju, po prostu jest tego sporo. A domyślna aplikacja portfela, tak? Żeby się uruchamiała po prostu od razu w momencie, kiedy jest NFC uruchomione.
Jest haptyka w momencie, kiedy się reguluje głośność na przykład, tak? Tego domyślnie w Androidzie nie było. Robili to co prawda producenci w swoich No dokładnie. dodatkowych nakładkach, natomiast Android Go tego nie miał. W tej chwili będzie haptyka, także będzie bzyczeć czy wibrować podczas przesuwania prawdopodobnie. No tak, no w iPhone'ie tym, w nowym iOS-ie to jest bardzo fajnie ograne. Nie wiem, czy na 15 też, ale na 16 bardzo fajnie to wygląda, by jeszcze animacje dołożyli. No jest, wow. Jeszcze jedna zarąbista opcja prywatności. Do tej pory, jak wyłączyliście Bluetooth, to wam się wyłączał. W tej chwili Bluetooth wyłączony może wam się włączyć po 24 godzinach. Zarąbista sprawa. Tak samo chyba z Wi-Fi jest, jeżeli dobrze pamiętam. To jest coś niesamowitego dosyć. Jest oczywiście opcja włącz automatycznie jutro, chyba o tej samej porze. Można ją sobie odkliknąć. Nie wiem, czy wydaje mi się, że ona jest domyślnie włączona. Ale głowy w tej chwili nie. No, tego nie sprawdzę, bo tak jak powiedziałem, mój Pixel z uporem maniaka twierdzi, że on żadnej aktualizacji jeszcze nie dostał. Nie, mówię, no wydaje mi się, że... Także uważajcie, w nowym Androidzie, jeżeli nie zareagujecie w ustawieniach, to wyłączony Bluetooth włączy wam się za 24 godziny i chyba jest podobnie z Wi-Fi, ja nie wiem, bo nie mam w tej chwili telefonu stronowego. No ja teraz mówię, no z racji braku nawet Pixela w tym momencie pod ręką, to nie zerknę, ale nie dalej jak dziś rano patrzyłem, czy już jest ta 15 u mnie, no kupa nie ma. No i jest oczywiście ta prywatna przestrzeń, o której wspomniałem na samym początku, czyli coś, co nie wiem, Samsung ma od dawna, Huawei ma no od to, dawna, Xiaomi. Nie wiem, u Xiaomi jest, tak, dokładnie, także miejsce, gdzie przynajmniej teoretycznie, ja, znaczy... na pewno dane, natomiast ja nie wiem jak z aplikacjami, aplikacje chyba też powinny być możliwe tak, do tak, no jest zainstalowania kontener oddzielnie. Na, powiedzmy, zastrzeżone aplikacje. Przy czym ja mam wrażenie, że sporo z tych zmian to są właśnie rzeczy, które wcześniej powprowadzali producenci indywidualnie Tak, u siebie. dokładnie, w swoich nakładkach. A no teraz po prostu stają się just częścią składową bazy systemu. Tak, ja jestem ciekaw, jak to będzie działało. To znaczy co, nagle producenci przestaną w swoich nakładkach oferować te prywatne jakby no, miejsca, nowe konto, że można utworzyć? Czy myślę, będzie że tylko w nie. Androidzie? Czy to nie będzie ze sobą kolidować w jakiś sposób? Myślę, że nie. Ja bardziej się obawiam, że to będzie tak jak chociażby z przeglądarkami, jak jest defaultowo Chrome, to niektórzy pakują jeszcze inne przeglądarki, albo swoją przeglądarkę, albo jeszcze Operę na dokładkę. Więc już na start, więc pewnie tu będzie to zdublowane. No. Będzie zdublowane, albo korzystasz z opcji Google, albo z naszej firmowej. Tak, ale to trafi, wiesz. Ciekaw jestem, czy Google nie będzie chciało wymuszać w jakiś sposób własnych rozwiązań. Co prawda no nie powinien. Pewnie znowu też Komisja Europejska zadziała no. I gdyby Google zamierzał, to się będzie pojawiał nowy anons pod tytułem wybierz własną przestrzeń prywatną i masz o, do wyboru taką no, albo taką. Może to tak być. No, no. Ale wiesz, trafi to też do telefonów powiedzmy beznakładkowych, no bo wiesz, no sporo tych powiedzmy nawet bardzo często te chińskie pancerniaki no bazują na gołym Androidzie, więc teraz to też będą miały. Więc ja nie mam nic przeciwko, uważam to za dobrą opcję, chociaż znacznie spóźnioną, jeżeli chodzi o implementację do Androida, ale to jest ok opcja, pod warunkiem po pierwsze, że będzie sobie można wybrać, po drugie, że Google rzeczywiście nie będzie wymuszał swojego oprogramowania tam, gdzie jest alternatywne i wtedy jest ok jak najbardziej. Bo tak jak mówisz, nie wszystkie smartfony to na dzisiaj mają, a jednak ludzie potrzebują. Można, nie wiem, pewnie sobie zdajecie z tego sprawę, ale można, nie wiem, dla dzieciaka osobne konto na smartfonie założyć, dla żony osobne konto i dla siebie na przykład dwa konta na wszelki wypadek, gdyby się chciało, bo nie wiem, bo chce się na przykład pracę zawodową odseparować od życia prywatnego i osobno mieć wszystko do pracy zawodowej, a osobno do jakby kontaktów prywatnych, rodzinnych ze znajomymi, przyjaciółmi i tak dalej. Także no jest ok jak najbardziej. Tak. Tu kolega Wesoły zapytał, kiedy będzie ten Android ogólnie. Słuchaj kolego, ogólnie to już jest, bo piksele generalnie już otrzymują, poza moim, ale generalnie natomiast trzeba na pikselach sprawdzić na dzień listę dobry update'u, jeszcze. Bo nie wszystkie smartfony go dostaną. No. Słuchaj, Motorola, o czym piszemy w artykule, już ogłosiła, które modele dostaną Androida 15. No i w zasadzie można w uproszczeniu powiedzieć, że wszystkie świeże Motorola dostaną. Tylko Piksele Motorola wszystkie zapomniała dostaną, napisać, tak? Kiedy Ale to nie dostaną. Jest nic dziwnego. Tak. Natomiast czy będzie na S21? Moim zdaniem jeszcze na S21
chyba ma szansę się załapać. Mnie się też zdaje, nie mam tej listy w tej chwili pod ręką, ale wydaje mi się, że S21 jeszcze się załapuje. Kurczę, przede wszystkim ja nie widziałem, prawdę mówiąc, nie natknąłem się na listę Samsunga. Ja widziałem. Znalazłem listę Motorola. Krąży gdzieś lista Xiaomi, przy czym ta lista Xiaomi to akurat jest mało oficjalna, natomiast Motorola jest jak najbardziej legitna. Ale no, tak patrząc rocznikami, no S21, no kurczę, może być ślisko, ale myślę, że jeszcze tak. Natomiast posiadacze S24, S23, nawet chyba S22, to mogą być pewni tego. I jest, słuchaj, załapiesz się na styk od S21 w górę Samsungi. Jeżeli chodzi o serię na przykład Galaxy Z, to dostanie Flip 3, Fold 3, Flip 4, Fold 4, no i w górę oczywiście. Jeżeli chodzi o serię Galaxy A, to jest A14, A15 i LTE i 5G wersje. A23, 24, 25, 33, 34, 53, 54, 72, 73. Tablety dostaną od S8 w górę. Seria F, F15, F34, F54 i seria M, M15, M33, M53, M34 i M54. Tyle. Tyle na dzisiaj wiadomo. Te smartfony dostaną nowego Androida 15. No to już wszystko wiecie. Jacek jak zwykle jest dobrze poinformowany i już wam powiedział. No bo ja miałem nic, tylko miałem schowaną, nie miałem jej otwartej w tej chwili po prostu. A widzisz. To myślę, że Androida mamy załatwionego. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedna rzecz. Zaimki językowe podczas korzystania, to wszystkich ucieszy. Podczas korzystania z innych języków w systemie Android 15 istnieje nowa płeć gramatyczna. Jeżeli używa się innego obsługiwanego języka, obecnie dotyczy to tylko języka francuskiego, ale ustawiając główny język systemu, nie można ustawić domyślnie terminów dotyczących płci, można ustawić terminy dotyczące płci, których Android będzie używał, jeśli będzie to stosowne. Także idziemy z czasem, z osiągnięciami i nowy Android również dostosuje się do naszej najnowszej kultury. Dobra, i teraz chyba już jest tego oczywiście jeszcze całe mnóstwo, jeżeli chodzi o system, ale żeby wszystko wymienić, to byśmy musieli tutaj całego live'a spędzić po prostu. Serio. Najważniejsze rzeczy, chyba najważniejsze rzeczy. Ale to rzeczy, zerknijcie sobie na bloga Google, tam to jest właśnie wszystko szeroko opisane, natomiast tak jak mówię, większość z tych rzeczy, które tam zobaczycie, to już wcześniej mogliście widzieć w indywidualnych nakładkach producenckich, w różnej formie, ale zbliżone. A my dzisiaj zaczynamy od dużej premiery, bo jesteśmy pewnie, jeżeli nas będzie więcej, to tylko lepiej. Czy będzie się bardzo różnił od 14, ale pod jakim kątem? Bo będzie się różnił na pewno opcjami w bebechach, natomiast bardzo się różnił nie będzie. To nie jest tak, że to jest rewolucja. No, każda następna wersja Androida jest ewolucyjna, tak? Dochodzą co prawda nowe rzeczy. No dojście przestrzeni prywatnej w czystym Androidzie to jest poniekąd jakiegoś rodzaju rewolucja, mimo tego, że jest już od dawna, co mówimy. Kilka innych rzeczy, no choćby te zaimki. Zaimki przyznasz, że są rewolucyjne. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, wydaje mi się, że to są opcje, które po prostu powinny się znaleźć, a niektóre może niekoniecznie. No jest to, są to ulepszenia interfejsu na przykład, tak? Bo takie ustawienia dual simów, czy większy przycisk przy zatwierdzaniu różnych rzeczy, czy rozszerzenie danych biometrycznych na więcej rzeczy, to jest ewolucja po prostu. To jest coś, co się po prostu zmienia w systemie. Mówię, nie podoba mi się potwornie to, że, bo jestem niemal pewien, że nie opcjonalnie, tylko do zaznaczenia przez użytkownika, tylko domyślnie jest zaznaczone ponowne włączanie Wi-Fi i Bluetootha po 24 godzinach po wyłączeniu. Ale mówię, można to wyłączyć, w związku z tym można, tylko to jest znowu durne androidowe, podwójne zaprzeczenie, bo czy chcesz, w momencie kiedy użytkownik ma coś włączone i Android go pyta, ale czy naprawdę chcesz wyłączyć, ale na pewno chcesz wyłączyć, na pewno chcesz, żeby ci się Bluetooth i Wi-Fi nie włączało, to kurde, kupa ludzi po prostu tego nie kliknie, dlatego że nie będą wiedzieli, o co chodzi po prostu. Ale o co chodzi? Do tej pory nie było takiego monitu. System nie wołał, żeby
że mam wyłączać albo włączać Bluetooth albo Wi-Fi, a teraz nagle. No i to tak. No, ludzie i tak globalnie mają i Bluetootha i Wi-Fi najczęściej włączone non-stop, w związku z tym pewnie dokładnie nawet nie zauważy. No jak mówisz, nie inaczej. Wróćmy do smartfoników. Nie, jeżeli chodzi o kwestie wizualne, to nie powinien się bardzo różnić. To będzie ten sam Android po prostu. Rewolucji wizualnej nie będzie. Różni ci się wizualnie w momencie, kiedy masz nakładkę producenta przede wszystkim, bo producent jest w stanie zorganizować te treści, które oferuje Android, i te aplikacje, które oferuje Android po swojemu. To, co masz na smartfonie, chyba że masz rzeczywiście w miarę czystego smartfona, ale to nawet jeżeli to jest czysty, to i tak jest jakaś nakładka producenta. To, co widzisz na smartfonie, zależy głównie od producenta i od nakładki producenta. Od Androida troszeczkę mniej, chociaż też oczywiście jak najbardziej. Android ma być systemem, który jest się w stanie dopasować na przykład do każdego wyświetlacza, tak? Który jakby od strony technicznej powinien działać na każdym smartfonie, każdym urządzeniu przenośnym. Natomiast jeżeli chodzi o to, co widzisz w Androidzie, to jest głównie robota producenta. Czcionki, kolorki, tapetki, krój ikon i całe wszystkie te rzeczy to jest po prostu kwestia producenta albo producentów oprogramowania, bo w interfejsach poszczególnych aplikacji widzisz to, co ci chce pokazać producent oprogramowania. Także to wizualnie to się raczej nic nie zmieni. No, Android się zmienia od strony bebechów troszeczkę bardziej, od strony, nie wiem, przycisków, zachowania się gestów, działania poszczególnych aplikacji androidowych czy googlowych, rzeczy formalnych związanych choćby właśnie z potwierdzaniem zgód na różne rzeczy, tak? Tutaj jest ten większy przycisk. A wizualnie to nie, no, wizualnie to następny interfejs twojego producenta, który przyjdzie, który się będzie update'ował, może coś zmienić. Android raczej nie. Wracamy? Tak, wróćmy. Bo jest bardzo fajna premiera z zeszłego tygodnia, którą warto odnotować. I warto odnotować też to, że chyba się jednak odradza trend na małe telefony, bo nie dalej jak gdzieś poszła plota, że i Xiaomi coś takiego szykuje. Ale do rzeczy. Vivo zaprezentowało flagową serię X200, w której skład wchodzi, moi drodzy, coś takiego, co się nazywa Vivo X200 Pro Mini. I no, z racji tego, że to jest Pro, to oczekujemy flagowych bebechów, no i takie też dostajemy, a Mini, no oczekujemy małego ekranu i taki też tu jest. 6,31 cala. Nie wiem, przy czym pamiętajcie, że obecnie nie należy patrzeć tak, jak kiedyś patrzyliśmy, bo kiedyś telefony miały lotniska wokół wyświetlacza. Teraz wokół wyświetlacza mają w zasadzie nic. Wąskie paseczki. Więc te 6,3 cala to ma rozmiar faktycznie nieduży. Ja nawet mogę wam powiedzieć dokładnie, jakie ma wymiary ten telefonik. 150 z groszami na 71 z groszami na 8,15 mm. Czyli jest no, niewielki, no nie jest mikroskopijny, ale też jest stosunkowo mały. Natomiast ma fajny AMOLED o wysokiej jasności, szczytowo 4,5 tysiąca nitów. Ma 32-megowy aparacik do selfie. Z tyłu 3,50, w tym tele, to też jest no, super w tak małym telefonie. Bateria też jest super, bo to jest akumulator już z tych nowszych i ma 5700. Do tego 90-watowy ładowanie. To jest, zdaje się, tak krzemowo-węglowa już, tak? Mamy flagowe bebechy, bo mamy Dimensity 9400. To jest nowy procek, który chyba nie wam tutu wykręcił. Co prawda nie w promieni, ale jednak. Tak czy siak jest to mocny procek w nowoczesnej litografii 3 nanometry. I temu procku towarzyszą szybkie pamięci, czyli DDR5X i UFS 4.0. I najlepsze jest jeszcze to, że ten telefonik nie jest jakoś dramatycznie drogi, bo kosztuje w juanach, przeliczając na nasze, od 2600 po 3200 z groszami. Czyli u nas byłaby to półeczka w okolicach jakichś tam czterech koła. Za mały, kompaktowy flagowiec, w zasadzie można powiedzieć, to jest fajna cena. Piotrek pyta, czy dacie zejść poniżej 3 nanometrów. Ja myślę, że nie tylko się dalej, się zejdzie po prostu. To jest
kolejny etap rozwoju technologii. No, cały czas zmierzamy w tą stronę. Niedawno mieliśmy 12 i było dobrze, nie? Tak, znaczy im niżej, tym są rzeczywiście problemy już związane z fizyką po prostu. Tak, ale ja myślę, że wiesz, no może ten postęp trochę wyhamuje, ale na razie jedziemy w dół. Znaczy, no, mówię, jest pewna granica, poza którą już nie bardzo można efektywną ścieżkę zrobić po prostu na krzemie. Także no, trzeba albo materiały będzie zmienić, albo no nie wiem, no, od nie wiadomo ilu lat mówi się o kompach kwantowych, tak? Które no, mają korzystać z troszeczkę innych technologii. No mówię, myślę, że ten postęp cały czas będzie. No, może właśnie tak jak Jacek mówi, zmienimy materiały, zmienimy formę, ale nie uciekniemy. Materiały są w tej chwili granicą po prostu, poza którą się nie da wyjść zwyczajnie. Mm-hmm. Wracając do tego smartfonika, nie dogrzebałem się niestety, czy ma jakąś ochronę wyświetlacza, bo bardzo mnie to interesowało. Bateryjka jest rzeczywiście fajna, tak jak Adam mówi, bo 5700 to jest no, sporo powyżej średniej. Bardzo imponujące są w odporności i to zarówno na wilgoć, kurz, zarówno jest i IP68 i IP69. Także to jest rzeczywiście bardzo fajne. Jest spory wybór tierów pamięci. Wrzucili główny aparat od Sony. Nie jest to jakiś genialny aparat, ale są, słuchajcie, 350 i to jest bardzo dobra wieść, bo i w tele ma się gdzie rozpędzać i szeroki kąt powinien mieć z czego korygować zniekształcenia, w związku z tym jest nadzieja, że będzie fajnie. Z przodu jest też, są 32 megapiksele, wystarczy. Jak mi się zdaje, nawet tym, którzy rzeczywiście potrzebują bardzo. Nie ma jacka niestety i to jest przykra wiadomość, ale można było się tego spodziewać. No i ładowanie dla tych, którzy lubią makabrycznie szybkie ładowania, to jest tylko 30-watowe, także będzie troszkę wolniej, ale i tak będzie szybko. Tak, mamy jeszcze, jak już jesteśmy przy Pro, to przewałkujmy jeszcze dużego Vivo X200 Pro bez mini. No ten tutaj też jest 6,8. No jest większy, też ma AMOLED-a, też takiego samego, tak samo jasnego 4500 z odświeżaniem regulowanym od 1 do 120 Hz, z podobnymi aparatami, z tym, że wymienili aparat tele na 200-megowy. A, o jednej rzeczy chyba nie wspomnieliśmy. Wszystkie te Vivo z serii X200 mają wyjść już z nowym Androidem, tak? Z 15. No tak. Ten sam procesor mamy, jest minimalna zmiana w pamięciach, bowiem w X200 Pro duży występuje wersja wyposażona w łączność satelitarną, oczywiście tą chińską Baidu. I tam poza łącznością satelitarną, w tym topowym tierze pamięci, bo tylko tam mamy satelitę, 16 giga plus 1 tera, jest pamięć zastosowana operacyjna DDR5X Ultra Pro, czyli jeszcze bardziej, jeszcze szybciej. I no to jest topowe wydanie tego telefonu. Bateria też już rośnie, bo rośnie do 6000 mAh. I cena też rośnie oczywiście. Ale ładowanie nie rośnie, bo nadal 30 watów mamy. Tak, ale no to umówmy się, że Pro, Mini i Pro to są zbliżone, przy tym no większy Pro ma lepszy aparat, poza większymi gabarytami, no i większą baterię, ale to jakby wynika z rozmiaru. Znaczy ma tele 200 megapiksel, z matrycą tak, 200 no ma ten tele, ma... I tutaj i będzie powiększał i będzie miał z czego wycinać, także do zdjęcia no, powinny być oczywiście fajne, te robione teleobiektywem. Dokładnie, bo i sam obiektyw dużo pomoże, bo ma 3,7 razy przybliżenie, czyli też konkretne. I ceny, słuchajcie, od 2900 w górę, przy czym, tak jak powiedziałem, topem jest ten 16 giga plus 1 teraz z satelitą za 3800 niecałe. W Chinach oczywiście, to jest cena. No i dołożyli do kompletu Vivo X200 bazowego, w sumie nie wiem po co, bo jest taki pomiędzy, ale w sumie najcieńszy z nich wszystkich, 67 cala, czyli tak jak mówię, po środku. Nadal w wyższej rozdzielczości, czyli w tym 1,5K powiedzmy, 120-hercowe odświeżanie, ale bez tej superpłynnej regulacji od 1 herca. Aparat do selfie ten sam. Z tyłu znowu mamy to, co widzieliśmy w promieni, czyli 3x50.
I akumulator. 32, podobnie jak w mini. Tak, przód taki sam, tak. No i akumulator znowu pomiędzy, bo ma 5800. No i nie ma indukcji, która jest w poprzednio opisanych modelach. No i oczywiście ceny najniższe, od 2300 startujemy, maksymalnie 300 w Chinach. Z groszami tak, niedużymi. To są niebrzydkie smartfony, co prawda mają design taki, jaki mi średnio odpowiada, mianowicie z tyłu z kuchenką, natomiast ta kuchenka jest o tyle fajna, że jest na ciemnym tle i to już działa troszeczkę lepiej wizualnie. Po środku oczywiście logo Zeissa. Fajne są kolory, bo w zasadzie patrzę większość, no nie, mini jest w innych kolorach, bo mini jest czarny, biały, różowy, zielony. Natomiast pro i podstawowy mamy czarny, biały oczywiście. Mamy taki szaro-beżowy, no i prześliczny niebieski, ciemno-niebieski, taki kobaltowy z połyskiem, z takimi gradientami pływającymi. Tak, ten niebieski no oczywiście i bardzo ładny, granatowy bardzo ładnie wygląda. Tak, i do tego no, jest komponująca się bardzo mega fajnie tapeta, właśnie najlepiej ten niebiesko-kobaltowy wygląda, no urocze. Urocze i w nim najlepiej też widać ramkę aparatu, bo ta oprawka kuchenka, o której Jacek powiedział, ma jeszcze jaśniejszą taką srebrną otoczkę. Taki klasyczny dosyć design, ale nie można powiedzieć, żeby to było brzydkie. No tak, i lampka doświetlająca wielodiodowa, taka z boku umieszczona poza wyspą z aparatami. Tak, no oprócz tego, jak już mówimy o czymś ładnym, to Vivo zrobiło też w tym tygodniu niebrzydkiego budżetowca Y19S. Dobrego o tym telefonie, jeżeli chodzi o specyfikację, to wiele się nie da powiedzieć, bo to jest budżetówka, więc może od plusów. Ma 50-megowy aparat z fajną diodą doświetlającą, taką pierścieniową, która w dodatku pełni też rolę diody powiadomień, bo świeci na różne kolory. Znaczy ja się z tobą trochę nie zgodzę, że się nie da o nim dobrych rzeczy powiedzieć, bo to no, mówisz o tym, dochodzi jeszcze bateria 5,5 tysiąca mAh. No. Dochodzi IP64 i Military Standard jeszcze, SGS-a dostał tamtego pięciogwiazdkowego. I to są dobre rzeczy, natomiast niestety ekran jest tylko HD+, chociaż 90-hercowy i do 1000 nitów to jak na LCD-aka jest niezła jasność. 6,68 cala ten ekran mierzy, ale aparat przedni to już jest żenada, bo ma 5 megapikseli. Procesor, no cóż, Unisoc T612 i wszystko w temacie. RAM może być, bo DDR4X jest go 6 giga, natomiast pamięć wewnętrzna to już jest eMMC. No i to tyle. A, no jeszcze ma radio FM, ale w tej wersji, w której został pokazany, czyli w tej, no, którą na razie było widać na stronie, nie ma NFC, aczkolwiek z tym też może być różnie, bo może się okazać, że gdzieś się w którymś kraju pojawi i NFC będzie jednak, ale to na to uważajcie. Natomiast nie sądzę, żeby ktoś koniecznie się upierał, żeby sobie z Chin sprowadzać akurat takiego budżetowca. No i z tym, może być bardzo różnie z tym radiem, bo w zależności od kraju włączają albo wyłączają, także na Indie pewnie pójdzie, na Chiny może pójdzie z radyjkiem, na Indie prawdopodobnie pójdzie z radyjkiem, ale on jest, on nie jest w Chinach, to znaczy on jest na stronie globalnej w Vivo do znalezienia. Y19S ja znalazłem na stronie anglojęzycznej Vivo. Nie wiem w Chinach, czy jest, bo nie szukałem, powiem szczerze. I gdzieś jakieś zajawki widziałem na którejś europejskiej, portugalskiej czy hiszpańskiej. Mm-hmm. Pamiętam w tej chwili, wyleciało mi z głowy. No, ale to dopiero będzie, bo kurczę, ja się ceny nie mogłem doszukać za Chiny. Nie, bo ceny nie ma. Ceny nie ma, bo to jest zupełna świeżynka. Natomiast to wygląda na całkiem fajnego smartfona budżetowego. Ja wiem, że procesor może jest kiepski, te 612 nie zapewni wam jakiegoś genialnego performance'u, ale ten smartfon sprawdzi się jako maszynka do dzwonienia i prostych funkcji smartfonowych używanych pojedynczo. Także zupełnie spokojnie. A tak jak wspomniałem, bateria powinna trzymać długo, bo jest 5,5 tysiąca i to IP64 to może nie jest IP68, ale jednak. Ale natomiast, jest. No. Natomiast ten SGS pięciogwiazdkowy i Military Standard, no przynajmniej zapewniają, że przy jakimś drobnym obtłuczeniu, drobnym upadku nie powinien
strachnąć wyświetlacz czy obudowa. Także to powinno być ok. To na plus, zdecydowanie. Natomiast tak, no jest to zdecydowanie smartfonik budżetowy. Ale warto jeżeli rzeczywiście jesteście zainteresowani budżetem, to warto zwrócić na niego uwagę, jeżeli się pojawi w sklepach. No, jeszcze się pojawi kolejne Vivo, ale ten to już nudny. Mi się już ziewać chce, jak zaczynam o nim czytać. Y300 Plus. Snapdragon 695, 8 plus 128 DDR4X i UFS 2.2. Miejsce na microSD jest. Ekran AMOLEDowy Full HD, czyli przyzwoity, ze 120-hertzowym odświeżaniem jasnością do 1300 nitów. 32-megowy, co za niespodziankę, aparat do selfie. Z tyłu równie niespodziewana obecność 50-megowego aparatu i rozmywacza tła. Oczywiście AI, różna niespodzianka i kolejna niespodzianka, bateria 5000 mAh, 44-watowe ładowaniem i szczelność IP54 na dokładkę. Tu już mam cenę, w Indiach to się pokazało, 1100, w przeliczeniu z rupii kosztuje 1130 zł. Design, no taki cały jak specyfikacja, nudna. No i tyle, no. Znaczy design jest starym designem Vivo po prostu. Dwa aparaty z tyłu umieszczone pionowo na mniej więcej prostokątno-kwadratowej wysepce z lampką błyskową. On wygląda po prostu tak jak starsze Vivo. Tak, dokładnie. No nuda, jeszcze raz nuda. Natomiast chyba z tym jest tak, że to nie jest tak, że one wychodzą co roku. Te 200 i 100 było. Tak, no przecież, że tak. I obawiam się, że ja chyba nawet zajrzałem do specyfikacji i boję się, że on ma tą specyfikację sprzed dwóch generacji. Znaczy, no, wydaje mi się, że to jest ciągle ten sam smartfon sprzedawany przez Vivo, bo mają zapasy po prostu tego ogromne. No, ale tak, wygląda tak samo jak poprzednicy prawie, że kolory... Bo to jest Y200, Y100, obejrzyjcie sobie i porównajcie. No nie wiem, no, na MGSM możecie w porównywarkę wejść. Obejrzyjcie sobie zdjęcie, obejrzyjcie specyfikacje, zobaczcie, że tam się dużo nie zmienia. Naprawdę. Tak, ale co się zmieni, słuchajcie... To się zmieni, ale trochę za jakiś czas. Bo Vivo szykuje jeszcze, i to dzisiaj przyszła ta informacja, Vivo szykuje kolejnego składaka. Nazywać się będzie oczywiście Vivo X Fold 4 tym razem, nie mylić z trójką oczywiście. No i na razie certyfikacja podaje optymistyczne wieści na temat baterii, która może mieć nawet 6,5 tysiąca mAh. To, jak na telefon składany w formie Folda, byłoby no, rekordem historycznym, bo tak dużej baterii w żadnym składaku jeszcze nie było. Bo już o klapkach to nie wspominam. Czyli no, szykuje się mocarz, jeżeli chodzi o zasilanie, bo oczywiście jest to bateria już tej nowej generacji, czyli mniejsza, ale oferująca dużą pojemność. Telefon ma być smukły, aczkolwiek tu już bym nie szarżował z tym, że okaże się najsmuklejszym na rynku, no bo jednak te baterie gdzieś w tych połówkach obudowy musieli upchnąć. A 6,5 tysiąca w składaku to naprawdę nabiera sensu. Pewnie będzie najmocniejszy Snapdragon, no bo to jakby jest oczywiste. No na razie szerszych danych nie ma póki co na temat tego telefonu, bo to tylko jest zapowiedź. Natomiast no warto śledzić informacje na temat tego Vivo, bo może się szykować bardzo fajny gracz na rynku składaków. Jest taka nowość Oppo, o której tylko wspomnę dla porządku, dlatego że ten smartfon widzieliśmy już co najmniej w dwóch odsłonach. Tym razem nazywa się Oppo A65G, dostępny w krajach egzotycznych, bo jakaś Australia, Emiraty Arabskie, nie wiem czy nie Pakistan na przykład, a tak mi się jakoś zdaje, że Emiraty Arabskie i Australia przede wszystkim. A nie, w UK-u widzę też jest dostępny. Zadziwiająco zupełnie. Nie, to nie jest UK do końca. Jest anglojęzyczna strona. W każdym razie to jest rzecz oparta na Dimensity 6300. Mamy IPS-a 667, w HD tylko pracującego, ale przy 120 Hz. Kiepskie aparaty, kiepska pamięć, bo tylko 128 plus 4. I dziękujemy Ci bardzo, Oppo, że ta wersja nie będzie u nas sprzedawana, bo A65G tak. Raczej u nas nie zobaczymy. Tak, Oppo. Nie ma czego żałować tak naprawdę. Jeszcze jedno. O, to tego nie widziałem. Jeszcze jedno Oppo A3i. A3i, które ma, które pojawiło się też niestety wyłącznie w tej chwili w Chinach. Znaczy w zasadzie nie wiem, czy niestety. Dimensity 6300.
Jest tutaj i też ekran tylko HD IPS-owy za to. Jeśli chodzi o pamięci, no jakiś wybór jest, bo jest 6,8 RAM-u i to jest OK. 128 albo 256 pamięci użytkownika. Aparaciki, tu jest biedniutko, bo 50 to w tej chwili każdy głupi producent daje, ale jest z tyłu rzeczywiście 50, także powinny być zdjęcia w miarę OK. Jest dwójka do rozmywania tła i piątka z przodu, czyli takie nic. Coś się obawiam, że producenci mnie posłuchali i stwierdzili, że z przodu nie ma sensu dawać dobrych aparatów i na tej niskiej półce i na średniej półce skończyły się ósemki i trzynastki. Nie będzie teraz ósemek i trzynastek. Oszczędzamy albo nam się kończą zapasy po prostu. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi znowu. Jak podwyższali ilość aparatów, to podwyższali je do nonsensu po prostu. Jak w tej chwili pakują coraz gorsze, no to w coraz większej liczbie smartfonów po prostu są coraz gorsze aparaty. Zadziwiające. Ale może taniej. A propos aparatów i ich liczby, Honor w tym tygodniu narozrabiał. Otóż odwalili taki numer, którego nikt się nie spodziewał. Mianowicie, moi drodzy, Honor pokazał dwa modele X60 i X60 Pro, które mają, uwaga, pojedyncze aparaty z tyłu. To 8-megapikselowe z matrycą o rozmiarze 1x1,67 cala i przysłoną 1,75, czyli nie najgorsze oczywiście. Natomiast no, ramki wyglądają tak, jakby tam miały być za cztery aparaty. Tymczasem jest jeden aparat, dioda oraz dwie zaślepki w obu przypadkach. Kurczę, ja mam takie mieszane uczucia na temat tych Honorów, dlatego że one miały się pojawić z lepszymi procesorami. A mogę nie narzekać na ekrany, bo chociaż w tym podstawowym jest IPS-owy, dopiero w tym w wersji Pro jest AMOLED, także może jednak trochę narzeknę. Nie będę jakoś narzekał bardzo na pamięci, bo wybór jest spory i jeden i drugi ma od 128 do 512 i w RAM 8 albo 12 i to jest OK. Ale kurczę, ja się spodziewałem po tych smartfonach czegoś więcej. Ale czego? No właśnie, znaczy po pierwsze o oczko lepszych procesorów i to w jednym i w drugim, a po drugie jednak kurde troszeczkę lepszych parametrów związanych z aparatami. Ja wiem, że tam jest na przykład 108 pikseli, tak? I ósemka z przodu i teoretycznie wystarczy, bo sam narzekałem niejednokrotnie na to, że za dużo tych aparatów, ale jednak spodziewałem się, że no pojawi się choćby do zdjęć szerokokątnych osobny aparat. Można oczywiście zrobić szerokokątny wystarczający, który robi szeroki kąt głównym aparatem, ale no, przysłona jest tam fajna, bo jest 1,75 staje się wielkim. Nie najgorszy ten aparat, ale jest jeden i zobacz, ale co się stało, tak? Narzekamy, że jest jeden aparat, przed chwilą marudziliśmy, że jak za dużo, to też niedobrze. Natomiast ja bym narzekał przede wszystkim na to, że spieprzyli moim zdaniem design, bo mogli komponować ładnie jeden aparat, diodkę, pokazać, że jest jeden, ale za to wnośny. A zrobili taką ramkę, jakby tam chcieli wpakować ze cztery aparaty i jeszcze po środku logo jakiejś znamienitej marki, albo co najmniej, nie wiem, super zoom, hiper duper, a no tak dla mnie zjechali ten design tak. To znaczy tutaj niższego oporu. Tutaj design marki zaważył nad wyborem po prostu, albo nie wiem, albo kwestia obudów bardzo podobnych, albo linii produkcyjnych ustalonych tak czy inaczej. Po prostu się nie zdecydowali dla X-ów na zmianę designu, bo to jest design, który u Honora w tej chwili występuje po prostu z serii na serię i po prostu przy nim zostali. Mnie on ani ziębi, ani parzy tak naprawdę, jest trochę fajniejszy maszynki dla mnie, ale to też nie jest to szczyt możliwości designerów. Nie mając takie pole do popisu, montujemy jeden aparat, to zróbmy coś, nakładli zaślepek, no litości. Nakładli do środka, tak, Dimensity 7025 Ultra w X60, Snapdragona 6 pierwszej generacji w modelu Pro. Tak jak Jacek powiedział, jeden ma płaskiego LCD-ka z przodu, Full HD 120 Hz, 6,8 cala. Tutaj miała być 7S, zdaje się, w Pro, no, w zapowiedzi, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Pro w zasadzie ma podobnej wielkości ekran, bo 6,78 cala, ale z zagiętymi boczkami i to już jest OLED, tak jak Jacek powiedział, i z wyższą rozdzielczością 1,5K.
Ósemka do selfie w obu modelach, przy czym w Pro jest jeszcze jakiś z przodu dodatkowy moduł, którego Honor zapomniał opisać. Przynajmniej ja się nie doszukałem. Wiesz co, no ja się właśnie zastanawiam, czy tam rzeczywiście coś jest, bo oglądałem te rendery z każdej strony i nie wiem, co oni tam zrobili. To pogrzyb dali owalne wycięcie, żeby było brzydziej, no właśnie, żeby wyglądało drożej. Bo może faktycznie nic tam nie ma, no bo w specyfikacji ani mruru. No więc właśnie, no po prostu Chińczycy nie dali znać. Jest oczywiście nadzieja, że tam jest wspomagacz rozpoznawania twarzy, ale kurczę, no nie ma tego wyraźnie podanego, ani w specyfikacji, ani w opisie smartfona. Otóż to. Znowu mamy jeden aparat z tyłu i znowu w wielkiej wyspie, jakby tam miało Bóg wie co być, ale jest wersja Pro z łącznością satelitarną, SMS-ową, no oczywiście w Chinach, z głośnikami stereo jeszcze dodatkowo, czego nie ma podstawa, no i czytnik jest pod ekranem, a nie na boczku, tak jak w podstawowym. Natomiast oba modele nie są drogie, no bo podstawowy kosztuje tam od 700 do 1000 zł na nasze, natomiast Pro kosztuje od 840 do 1300 na nasze. Ale moim zdaniem, no kurczę, ostry kebab to nie jest tyłka, nie urywa. Nie, rzeczywiście jest tak, że i chyba nie tylko ja, jest sporo ludzi w sieci, którzy są po prostu rozczarowani. Ja akurat czytałem w dwóch krajach głosy rozczarowane, bo i Chińczycy, i Hindusi, którzy są jakby stosunkowo blisko tych Chin, wyrażali swoje rozczarowanie dosyć głośno. Natomiast no, dostaliśmy, co dostaliśmy. No. No i tyle. No. W zasadzie nie ma nad czym deliberować. Szczególnie, że jeszcze są dwa honory, znowu X5B i X5B+, a to już jest zupełna budżetowa, słuchajcie. Ale taka totalna. Z Helio G36, z ekranami HD+, 6,56 cala. 5-megowym aparatem do selfie Ola Boga jeszcze w kropelkowym noczu. Oczywiście ekran ma szeroką ramkę jak lotnisko, szczególnie u dołu. No bo to ma być tanie. No i tak naprawdę to jest jeden model, który się różni pamięciami, bo podstawa ma 4,64 plus ma 4,128. No jeszcze te 4 giga RAM-u na dobicie. No i głównym aparatem. Głównym aparatem się różnią, bo podstawa ma 13 plus ma 50. No ciutkę lepiej. No i baterie są znowu jednakowe, 5200 mAh, ale za to ceny są dobre, bo podstawowy kosztuje $80, czyli nieco ponad 300 raptem, a plus kosztuje trochę ponad 100 dolków, czyli 420 zł. No przy tej cenie to jeszcze to się broni, powiemy. To znaczy, ja jednak odradzam, gdybyście gdzieś zobaczyli, to nie chodzi o to, że tanie, chodzi o te 4 giga RAM-u, tak? Gdyby była wersja, która miałaby 6, no to może ewentualnie. Mediatek G36, nie można go nazwać wydajnym bardzo procesorem na rok 2024. W związku z tym to może służyć głównie jako telefon. Dzięki Bogu, że ma wyświetlacz HD, bo przy Full HD to by po prostu ten smartfon nie dał rady nic zrobić. Natomiast tak, jest szansa, że to będzie jakoś działać jako telefon, ale nic poza tym, naprawdę. Jakoś. A, no i słuchajcie, nie zgadniecie. Ramka aparatów fotograficznych wygląda, jakby miały być 4. A znowu de facto mamy jeden, bo jest główny plus rozmywacz. Dioda, która udaje obiektyw i kolejny, czwarty obiektyw udaje znowu zaślepka. Nie wiem, czy im te zaślepki na magazynie zalegają, czy co? Czy po prostu natłukli ramek na 4 aparaty, a teraz kombinują, czym je wypełnić? Litości, no. A i dalej przechodząc, jeszcze Honor ma nowy tablet GT Pro, którym znowu ramka aparatu fotograficznego wygląda, jakby diabli wiedzą, co tam miało być. A tam mamy 13-megowy aparacik w towarzystwie diody. Ale na tablet, dobra, kurczę, kto robi zdjęcia tabletem? Tam awaryjnie się ten aparat przydaje, więc te 13 mega według mnie starczą. 8 z przodu to też wystarczy. Mnie martwi 12 cali i bateria 10 000 mAh. No, w dodatku bebechy są mocne, bo mamy OLED-a 3000x1920 ze 144-hercowym odświeżeniem jasnością do 1600 nitów i Snapdragona 8 z trzeciej generacji na pokładzie.
Także obawiam się, że przy intensywnym użytkowaniu to jednodniowy tablet jest po prostu. No ale z drugiej strony nie siedzisz cały dzień w tablecie. Film się da obejrzeć i to w niezłej jakości, podejrzewam, dzięki temu OLEDowi. Do grania też się nada w miarę. No jedne co dobre to szybkie ładowanie jest. Tak? No jak i się rozładuje w środku powiedzieć. Dnia, to można tą ładowarką 66-watową w miarę szybko go naładować. Że jak ci trachnie bateria, to zawsze możesz szybko naładować. No i pamięci są niebiedne, bo startujemy od 8128 za 1400 na nasze. A kończymy na 16512 za niecałe dwa koła. Także akurat moim zdaniem z tego tygodniowych nowości Honorowi ten tablet wyszedł jednak najlepiej. Chyba się z tobą ale zgodzę. To co prawda wolałbym większą baterię, ale chyba się z tobą zgodzę, że jeśli chodzi o kwestię użytkowania urządzenia, to może być ale 5,8 melometra grubości tylko i nieco ponad pół kilowagi, 555 gram. Więc... Nie wiem, czy mieliście kiedyś taki tablet, który jest stosunkowo duży, bo 12 cali to już jest duży tablet. I cieniutki. I tak cieniutki. To jest trochę strach, jak się pierwszy raz bierze do ręki, że się go złamie po prostu. Znaczy, wiesz co, to wygląda jakbyś brał, nie wiem, kafelek, płytkę ceramiczną z kuchni. Dokładnie. Albo z łazienki. No, tylko ważne, żeby się nie pomylić, jak urządzasz mieszkanie i nie przykleić tabletu na ścianie. No trzeba uważać. Znowu mnie od palikota wyzywają. Weź se, Dawid G., wyobraź jakiegoś gościa, którego strasznie nie lubisz, a wręcz czujesz obrzydzenie do niego, jesteś do niego podobny. Cieszysz się? Słuchajcie, są jeszcze dodatkowe smartfony, natomiast zanim, to ja jednak sprecyzuję w kwestii aparatów fotograficznych. Tak, myśmy się czepiali wielokrotnie zbyt wielkiej ilości aparatów fotograficznych, ale nie chodziło nam o samą ilość, tylko o ilość w stosunku do jakości, tak? Dlatego, że jeżeli z tyłu we flagowcu są dobre aparaty fotograficzne, jest dodatkowy do zdjęć szerokokątnych, jest dodatkowy do zdjęć tele, bo i tele, i szerokokątny może zrobić spokojnie rozmycie tła, nawet główny może zrobić rozmycie tła, a z przodu jest gdzieś tam coś, co komuś akurat pasuje, to wtedy jest fajnie. Natomiast gorzej, jeżeli jest na przykład główny 50, towarzyszyły mu dwie dwójki albo dwójka i 008 do rozmywania tła, a z przodu na przykład piątka albo nawet ósemka, niech tam sobie będzie. I to nie jest fajna konfiguracja, nawet jeżeli chodzi o taniego smartfona, dlatego że te dodatkowe aparaty mimo wszystko podwyższają cenę, a nie dają absolutnie nic. Naprawdę, absolutnie nic nie dają. Zerowa wartość dodana i ja to się najbardziej zżymam na te rozmywacze tła, bo zwróć uwagę, że wiele telefonów ma w przednim aparacie rozmywanie tła, które jest pojedynczy i nierzadko działa to dobrze. Nie, no ja mówiłem już wielokrotnie, ci nasi stali widzowie może pamiętają, że Xperia Z2 miała rozmywanie tła na jednym aparacie. Ona miała jeden aparat i była w stanie bardzo ładnie rozmyć tło, dmuchawca robiłem, włosy robiłem, bardzo ładnie rozmywała tło na około jednym aparatu. Wykrywała obiekt i była w stanie rozmyć. Także, no cóż. Niemniej, jeżeli w smartfonie są fajne aparaty, to są fajne aparaty bez względu na ilość. Jak są kiepskie aparaty, no to są kiepskie aparaty. Tylko no mówię, na tej półce budżetowej, czy nawet na półce ze średniakami, te dodawane dwójki, czy kufałgi, czy fałgi, to jest naprawdę nonsens, bo tak jak wspomniałem, dodają do ceny, a nie dodają jakości, jeżeli chodzi o aparat. Także o to tylko i wyłącznie nam chodziło w momencie, kiedy narzekaliśmy na zbyt wiele aparatów w smartfonach. A producenci idą w tej chwili, jak widać, w kierunku oszczędności. I smartfony, które pojawiły się w tym tygodniu, czy tak, jeden się na przykład pojawił na takich targach indyjskich, się nazywa Redmi A4 5G. Jak tak popatrzyłem, jak Hindusi podali elementy specyfikacji, które są znajome, to stwierdziłem, że zaraz, dopiero co coś takiego wyszło. No i się okazało, że rzeczywiście. Poco C75. Poco C75 to jest mniej więcej Redmi A4 5G. Jest jeszcze taki Redmi 14R, czy R14, i on jest też bardzo podobny, tylko się aparatem zdaje się różni. Natomiast na smartfona nie ma co zwracać uwagi, zarówno na tego Poco C75, jak i na tego Redmi, bo nie jest to tak naprawdę nic ciekawego.
Kroplonocz w tej chwili zabija mi chyba zupełnie sympatię na temat smartfona. Jak widzę, to jakoś tak mi jest nieprzyjemnie. To było modne, kurde, parę lat temu, no litości. No właśnie. A tak poza tym to jest budżetowa po prostu, tak? Jedyna rzecz na plus, którą można powiedzieć, nie wiem jak będzie z tym Redmi A4 5G, bo pełnej specyfikacji nie ma i nie ma pamięci. Natomiast ten pokój jest o tyle fajny, że tam ma 8 giga RAM-u i 256 pamięci dla użytkownika, także dobra, to jest ok. Może smartfon nie jest najpiękniejszy, ale powinien przynajmniej działać. A też ma i HD wyświetlacz, i Helio troszeczkę mocniejszego niż ten poprzedni, o którym mówiliśmy, bo to jest G85. Też nie jest to demon prędkości, ale powinien dać radę przy ekranie HD. I z taką pamięcią. Także tego Poco ewentualnie, tego Redmi nie, tym bardziej, że u nas go pewnie nie będzie. Ten A14R chyba u nas ma szansę być, ale też nie jestem pewien. Nie, on jest chiński chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No patrz, kurczę, nie przygotowałem się z tematu znowu. No nie, to jeszcze tak naprawdę właściwa premiera, słuchajcie, dopiero przed nami. No. Także na spokojnie i bez napinki. Wczorajsza premiera jeszcze Hammera. Ten Hammer całkiem ładnie wygląda. Mimo tego, że ja... Przedwczorajsza. Chyba nieważne. Przedwczorajsza? Dobra, mniejsza o to, kiedy ważne, że jest nowy Hammer Blade VA 5G. Całkiem fajnie wygląda. Oprócz tego może, że ma bardzo wystające aparaty. To są aparaty zrobione wzorem Samsunga. Nie, iPhone'a. Znaczy się połączenie iPhone'a z Samsungiem jak znaczy, dla mnie. Chodzi mi o to, że to tak wystaje w tej trójce. I to takie, ułożenie jak w Samsungu, układ jak w iPhone'ie. O. A skoro te aparaty, to tam jest 50 plus dwójka właśnie. No i znowu dwójka mamy. Prawdopodobnie do rozmywania, tu a z przodu ósemka. To na takie układy to już narzekaliśmy dzisiaj. Tak, to, ale co jest bateria fajna. Tak, to co jest fajne, to właśnie chciałem powiedzieć, że bateria 6000 mAh, poza tym jest Dimensity 720, w związku z tym będzie 5G. A jak Hammer, to z kolei wiadomo, że będzie IP, w tym wypadku IP69 i Military Standard z literką H. 128 giga pamięci dla użytkownika i to jest zła wiadomość według mnie, natomiast można to sobie na szczęście kartami rozszerzyć o kolejny terabajt. Kolejne tera, tak. RAM-u jest 8, także powinno działać, a procesor też jest w miarę sensowny, co prawda to na dzisiaj to już nie jest konstrukcja bardzo nowa. Niemniej 720 to nie były procesory, na które strasznie się narzekało, w związku z tym no powinno działać. No. No tak, ale wyświetlacz tylko HD niestety i w dodatku IPS-owy. Tak. Tak, ale mamy to Corning Gorilla Glass. Mamy tylko. NFC za to. Tak, NFC jest Corning Gorilla Glass na wyświetlaczu. Trójka, przypomnę, to jest to szkło, które trudniej zarysować niż piątkę na przykład. Troszeczkę, nie dużo, ale troszkę trudniej zarysować trójkę niż piątkę. Natomiast na upadek, powiem szczerze, trzeba by było testy porównawcze zrobić, żeby zobaczyć. Piątka teoretycznie wytrzymuje więcej. Teoretycznie. Tak. Victus też miał oczekiwać, wytrzymywać więcej, a no i wszystkie telefony, które w ostatnim czasie potłukłem, to właśnie były z Victusem także. Lektor mówi, że kupił Motorola G85 i porażka po całości. Co takiego złego ma Motorola 85? Ty miałeś, Adaś, G85 czy nie? Zdaje się, że miałem. Nawet chyba, a nie wiem, ja miałem G84 chyba. Kurde, pomyliłem numerki. Ale tak, patrzę. Słuchaj, powiedz, dlaczego ta G85 jest takim złym smartfonem? No. Ja tak patrzę po specyfikacji na papierze, wygląda nie najgorzej. No dokładnie. G84 była całkiem fajna. A tutaj jest kurde i POLED, i 6,7 cala ten POLED, i Full HD pracujący, i z Corning Gorilla Glass 5, i 120 Hz. I w Snapdragon, no może procesor nie jest najmocniejszy, to jest 6 S generacji trzeciej i to rzeczywiście, no nawet wolałbym chyba szóstkę nawet mieć tutaj bez tego S-a zdecydowanie, nawet nie generacji trzeciej.
W pamięci wygląda, że jest całkiem ok, bo jest 256 plus 12. Czemu to nie działa? No. Właśnie. Pytanie padło szybciutko od naukowego świata, jaki jest temat Life'a. Smartfony z ostatniego tygodnia, smartfonowe nowości tego minionego tygodnia. Ogłoszenie jeszcze podam takie, że za każde kolejne porównanie Jacka do niedawno zatrzymanego pana po prostu rozdaje bany. Nie banany, tylko bany. Także uprzedzam głód. Bo mówię, na długich komentarzach nam nie zależy, wybaczcie. Słuchajcie, mówiliśmy już wielokrotnie, jeżeli wam zależy na wyglądzie, żeby ktoś był podobny do czegoś ludzkiego, to musicie znaleźć inny kanał. No kurde, no. Jest mnóstwo kanałów z ładnymi dziewczynami, które się wyginają, prężą, malują nawet. Albo tańczą tam ładnie. No, albo my czytają poezję. Założę się, że są takie, które czytają poezję na głos na TikToku. Wszystko. Nie, tu jest wszystko, niestety. To jest taki śmietnik, że tu jest wszystko. Aha, już widzę. Ekran ok, brak 4K, brak stabilizacji wideo, nagrywanie dźwięku, tragedia, mikrofon, dramat. No tak, jeżeli chodzi o mikrofon, to tego się niestety nie da sprawdzić. Tak, nie, lektor, tu powiem ci tak, że generalnie Motorola nie mają najlepszych mikrofonów moim zdaniem. Jeżeli chodzi o zapis wideo, bo w rozmowach głosowych to jest ok. W momencie, kiedy słuchasz właśnie lektora na przykład, to też jest ok. Natomiast właśnie ja ostatnio skończyłem testować, zapraszam na recenzję tą nową Edge 50 Neo i tam też jest slipa z dźwiękiem, jeżeli chodzi o zapis wideo, on jest dziwnie taki, no jest dziwny. No. Mogłoby być pod tym względem rzeczywiście lepiej, tu się z tobą zgadzam. No, w przypadku braku 4K to jest niestety kwestia, obawiam się, procesora. Mocy procesora, ale wiesz, o ile na mikrofon rzeczywiście mogłeś się naciąć, bo tego nie wiesz zanim kupisz, o tyle od braku 4K i braku stabilizacji chyba wiedziałeś kupując ten telefon, no to po co go kupiłeś? Tak ode mnie takie pytanie. No bo to akurat nie jest ukryte. To znaczy ja się to akurat nie dziwię, że jeżeli ktoś nie wie, znaczy nawet jeżeli wie, że nie ma stabilizacji, to zawsze jednak się spodziewa, że te filmy będą wyglądały lepiej. O rozdzielczości nagrywania rzeczywiście, jak się wie, no to trudno narzekać, że nie ma, jak się wiedziało. Natomiast mikrofon... Ja zawsze też, jak nie ma optycznej, no to już w góry zakładasz, że może być różnie, nie? Tak, no w tej chwili nawet tak jeżeli jest optyczna, zdarzają się niestety, ale... A jesteś pewny, że ta G85 nie ma stabilizacji optycznej? Znaczy, ja rozumiem, że ona jest i nie bardzo działa, tak? A. Mnie się wydaje, że ona chyba jest tam. Nie wiem, sprawdź. Mogę się oczywiście mylić. A no to jeżeli jest kiepska, no to też tego już nie wykryjesz. No. No tak, no to są niestety rzeczy, których się nie da znaleźć patrząc specyfikację. Ile 4K tak, o tyle niestety głośników, mikrofonów nie przetestujemy, tak? Nie przetestujemy tego, jak działa właśnie stabilizacja, bo chciałem powiedzieć, że zanim spojrzałem, że G85 ma stabilizację, chciałem powiedzieć, że bywają smartfony, które mają stabilizację i ta stabilizacja niespecjalnie działa. W związku z tym... Ale to dopiero się okazuje, jak mamy telefon w ręku i możemy tak, to wypróbować niestety. No to słuchaj, klinią, póki jeszcze jest coś warta i kup coś innego. Albo zwróć, jak jeszcze możesz. Nie znajdę takiej, znaczy może Chinki czytają poezję. Chinki poezję czytają, tylko u nas Chinki są średnio dostępne na TikToku, ale na chińskim TikToku Chinki czytają poezję. Serio, sprawdź, mówię ci. Polki może są mniej poetyczne, mniej romantyczne i ta poezja jest tak średnia. Chociaż myślę, że jakby w głębokim internecie, w głębokim TikToku poszukać, to może by się znalazło. Poczekaj, ja wpisałem poezja TikTok i już mam kurde tyle filmów, że cholera aż dużo. Nie chcę teraz odpalać laptopa z dźwiękiem, ale wierz mi, że wystarczy wpisać poezja i znajdziesz... zarówno poezję czytaną, a myślę, że na live'ie też się znajdą panie, które czytają poezję. Nawet mogę cię założyć, że nawet jak się uprzesz, to i panie nie do końca ubrane też znajdziesz. Ależ oczywiście, że TikTok chiński jest u nas niedostępny. No po to wymyślili różne rzeczy wspomagające przeglądanie internetu, żeby sobie zajrzeć wszędzie, gdzie się potrzebuje. To trzeba sobie po prostu poradzić. Przeglądaniem chińskiego internetu. Bo rzeczywiście przeglądanie chińskiego internetu jest mocno utrudnione. Przyznaję. Niemniej możliwe.
Lektorze, a co do ładowarki, to mój drogi, przykro mi to mówić, ale będziesz musiał do tego przywyknąć, bo według nowych regulacji albo producent będzie musiał zaoferować wersję pudełkową telefonu z ładowarką oraz bez. No i zgadnij, co producenci zrobią. Na pewno uważa, że będą produkować dwa wydania tego samego smartfonu z różnymi pudełkami, różnymi nie kodami będą. I tak dalej. Nie, po prostu nie ma i nie będzie już ładowarek. Znaczy, tyle. Ja jestem, powiem szczerze, ciekaw, kocisko mi chodzi, ja jestem ciekaw, co zrobią producenci, żeby ułatwić kupowanie, znaczy sprzedawanie, sprzedaż swoich ładowarek. Jestem ciekaw, czy to będą dodatkowe promocje, czy to będzie dokładane w sklepie. Ładowarka czy... za złotówkę jacuś. Bardzo możliwe, że to, znaczy nie, chciałem powiedzieć, że wyjdzie nam na dobre. Nie, nie wyjdzie nam na dobre, bo rozłączanie w ten sposób urządzeń nigdy nie wychodzi na dobre. Nie, to trzeba kupić dodatkowe urządzenie, którego może nie być w sklepie akurat. To nikomu nie wyjdzie na dobre i na pewno też nie ekologii, bo trzeba będzie ładowarki wozić osobnym shipmentem, magazynować je osobno, nadawać im kolejne kody, co też się przełoży na cenę. No bo jak mi drożeje magazyn, rosną mi w takim dużym elektromarkecie koszty pracy, no bo przecież pracownik musi nabić, wprowadzić na magazyn, przyjąć, wydać, bla, bla, bla. Ktoś musi to wrzucić na stronę www, ktoś musi to zanieść na półkę. No rosną te koszty, więc Piotrze, ładowarki też zdrożeją. Mogę się o stówę założyć albo nawet więcej. Znaczy ja myślę, że producenci znajdą sposób, żeby jednak sprzedawać swoje ładowarki do smartfonów. Chyba, że nie. Nie, nie wiem. Tutaj nie chcę gdybać. W każdym razie zestawów z ładowarką i bez ładowarki nie będzie raczej na 100%. Nie będzie, natomiast na pewno wykwitną promocję. Do każdego smartfona ładowarka nasza gratis, firmowa. Natomiast skończą się promocje w rodzaju kup ten smartfon, dostaniesz słuchawki za złotówkę, czy tam coś innego tanio. Nie, dostaniesz po prostu ładowarkę, będzie świetny wytrych. No przecież zrobiliśmy promocję, rozdajemy ładowarki za złotówkę. Znaczy, Piotrze, słuchawki to już się sobie kup teraz. Piotrze, ja nie wiem, co masz na myśli, w jakim kontekście mówisz, że ładowarki powinny być certyfikowane. My się oczywiście zgadzamy z tym, że powinny być certyfikowane. Sądzę, że masz na myśli to, że powinny być certyfikowane ładowarki do smartfonów. Nie, bo jeżeli Unia Europejska producentowi mówi, nie musisz dokładać ładowarki, wtedy jesteś ekologiczny, to producent nie dokłada. I tak naprawdę, jak się zastanowić, to w interesie producenta nie leży ani dokładanie, ani to, żebyś ładował smartfona nawet jego ładowarką. Dlatego, że jeżeli naładujesz inną ładowarką, to bardzo możliwe, że ona się nie nadaje do tego smartfona, bo ją wziąłeś skąd inąd. I bardzo możliwe, że, no cóż, mimo tego, że certyfikacja powinna być wspólna dla wszystkich, no to jednak nie zabanglało. Bo mają różne moce, bo no nie, kabelków nie będzie mogło być inaczej, bo nie będą mogły być sprzedawane w Europie. No, teoretycznie każda ładowarka powinna pasować teraz, tak? A jeżeli gdzieś coś nie będzie pasowało, to zawsze producent może powiedzieć, ładowałeś złą ładowarką, mimo tego, że powinieneś dobrą. Może nie miała certyfikatu, może miała nie takie certyfikaty, może to nie była nasza ładowarka, a my jednak polecamy nasze ładowarki do smartfonów. A w warunkach użytkowania jest, że nie możesz ładować, na przykład, nie może być w warunkach użytkowania, że nie można ładować inną niż ich. Dobra, poddaję się, za mało o tym myślałem, obawiam się. Ale tak, co do certyfikacji się zgadzam i co do tego, że teoretycznie powinno się ładować smartfon ładowarką, która jest przeznaczona dla tego smartfona, w zasadzie też się zgadzam. Słuchaj, no generalnie certyfikaty bezpieczeństwa muszą mieć wszystkie ładowarki, które są u nas wprowadzane do obrotu. Koniec, kropka. Także mówię, teoretycznie każda ładowarka powinna pasować do smartfona. I powinna być bezpieczna. Tak. No w założeniu czyli. Natomiast no i globalnie tak było, to znaczy inaczej, no ja ładowałem smartfony, powiem szczerze, ładowarkami co prawda niskoprądowymi, bo jednak starałem się nie przekraczać tych, nie wiem, 18 watów, to jednak te ładowarki, których używałem ich na różnych smartfonach i nie było żadnego problemu z ładowaniem do Pixela, zdaje się, jak się nie mylę, tak, do Pixela. W przypadku Pixela okazało się, że już się nie da. Poza tym w przypadku niektórych smartfonów okazało się, że wymagają na przykład specjalnych kabelków, nie tylko ładowarki. W związku z tym na innych ładowarkach nie chciało ładować. Ale inna ładowarka podłączona na kablu do smartfona już ładowała.
Różnie też bywało z podłączeniem do peceta, niestety, bo te kable bywają bardzo różne. No zobaczymy, jak to będzie z tymi certyfikatami. Dokładnie. Sam jestem ciekaw, powiem szczerze, jak będzie wyglądał rynek. Tak, no już gadamy trochę długo, więc jeszcze chciałem jeszcze przywołać dwie nowości z minionego tygodnia, jeżeli chodzi o telefony. Realme P1 Speed 5G się pokazało, który wygląda całkiem fajnie. Bazuje na Dimensity 7300 Energy. Może mieć 8 albo 12 RAM-u, do tego dużo, bo 14 giga wirtualnego RAM-u, tylko po co? To 28 albo 256 pamięci, czyli standardowo, i ponad standard AMOLED-a ma. Ma 6,67 cala AMOLED-a, Full HD ze 120 Hz odświeżaniem, jasnością 2000 nitów z pandaglasem. Do selfie 16, z tyłu 52, bateria 5045 W, czyli mamy przepis na typowego średniaka i typowo go wyceniono na niecały 1000 zł w tej mocniejszej wersji. Rzecz na razie zadebiutowała w Indiach. A ja o nim nie pamiętałem, bo myśmy w zeszłej tygodniówce o nim wspomnieli, tylko że nie była niepewna specyfikacja, bo nie było oficjalnie. Tak, jest oficjalnie, przy czym jest nudny. No i znowu mamy wielką ramkę aparatu okrągłą fotograficznego na plecach z jedynie dwoma, a tak de facto jednym aparatem fotograficznym i diodą. No, litości. Za to nie będzie aparatu fotograficznego w nowej Nokii HMD. Tłucze te feature fony do upadłego, no i wypuścili Nokia 108 4G. Z małym 2,4-calowym ekranem LCD, klasyczną klawiaturą, wymienną baterią 1450 mAh, mini jackiem, latarką, w cenie, przeliczając z yuanów, 145 zł. Telefon tym się charakteryzuje przede wszystkim grubą obudową. Jest dziwnie gruby. No ale może przez to fajniej leży w ręku, nie wiem. Bo miły ma dla oka kształt, miłe kolory, jest ładna zieleń, jest róż. Czarny dla wielbicieli klasyki. Ale to poza tym... kwestia tej baterii, która jest 1500 mAh. Jak przesadnie. No to jest jednak sporo. Ale nie namawiamy was do Nokii, naprawdę, nie namawiamy was do Nokii. Nie, to tylko kronikarsko, szczególnie, że to się w Chinach tylko pokazało póki co. I może niech tam lepiej zostanie. Tak. I to chyba wyczerpaliśmy temat na dzisiaj, jak mi się zdaje. Tak, ja myślę, że tak. No z takich jeszcze drobniusieńkich rzeczy, a to tylko kronikarsko was zapraszam do aktualności. Bo tam mamy na przykład zdjęcia już, prawdopodobnie oficjalne rendery nowego OnePlusa 13. Do aktualności na MGSM-ie dodajmy, bo nie wszyscy mogą wiedzieć. Tak, może prosimy moderatora o przypięcie komentarza z adresem mgsm.pl/aktualności. Coraz bliżej premiera tego szczupłego folda Galaxy Z Fold Special Edition, bez numerka, co ważne. On w Chinach pewnie trafi do serii W i będzie, pozostanie w Chinach i w Korei, więc nie ma nad czym się w ogóle tutaj rozczulać, bo nie. Czeka nas premiera Oppo Find X8 i tu znowu zachęcam was do kliknięcia do newsa o OnePlusie 13, bo tamten OnePlus występuje na zdjęciu wraz z tym nowym Oppo, można sobie obejrzeć. A ja zapraszam do specyfikacji X8 Pro na MGSM-a. Co prawda jest jeszcze niepełna, ale tyle, ile wiadomo, tam w specyfikacjach znajdziecie. No i kolega wyłapał bana, prosiłem. No Jezus Maria, zapomnieliśmy o nowym iPadzie mini. No rano, ojej. Straszna sprawa. No ale jest nowy iPad mini, słuchajcie. Co ciekawe, Apple zrobiło to tak, że w ogóle cicho, pyk, patrzcie, mamy nowego iPada mini. No dobra, odświeżyli iPada mini i w zasadzie tyle. Jak ktoś ma kupić iPada, to i tak go kupi i myślę, że nikt nawet nie będzie patrzył, że tam wsadzili na 3%, tylko po prostu pójdzie i kupi, bo to jest iPad. Są oczywiście dwie wersje. Jest jedna wersja tylko z Wi-Fi i jest jedna wersja z eSIM-em. Dobra, to już jak zacząłem ględzić, to już przewałkujemy jeszcze tego iPada na dobicie. Tam siedzi... No nie, są trzy warianty pamięci, niech tam już. Po co dali 128 giga znowu? Bo to mini... magazynowe, ja nie rozumiem tego. Tak, bo to mini. Warto zauważyć, że ten 5G to działa na bazie eSIM-a, żebyście się nie nacieli.
Procesor A17. Na bazie eSIM-a działa ten, co działa na bazie eSIM-a, a ten drugi działa nie na bazie eSIM-a w ogóle żadnego. Tylko zmieniu, no tak? Drugi ma Wi-Fi Just. Dobra, dobra. Ekran się nie zmienił, 8,3 cala IPS-owy w przyzwoitej rozdzielczości, tam 1,5 do 2K, no to 2K powiedzmy, że jest z groszami, ale 60-hercowy, 12-megowe aparaty, bateria też bez zmian, 20-watowe ładowanie bez zmian, Touch ID nadal bez zmian, no i ceny, moi kochani, od 2600 za wersję 128 giga Wi-Fi, po 4900 za wersję 512 z 5G. Do tego sobie możecie dokupić rysiki w dwóch wariantach, bo ekran współpracuje z rysikiem. No i jest pokrowiec Smartfolio, wiadomo po co, 330 z Niko. No i to tak to wygląda, ten nasz kochany iPadzik mini. Jakby ktoś szukał... Ale kurczę, zobacz jak premiery Apple gdzieś zeszły. Nie dosyć, że nie ma o nich głośno w ogóle w internecie, to jeszcze do tego, kurde, my zapominamy przy tygodniówce, mimo tego, że w końcu jeden z najlepiej zarabiających producentów. Była, no. Nie było konferencji, Tim Cook nie pogadał, nie pomachał rękoma. Nawet, wiesz co, niedawno nasz serdeczny kolega Dominik, którego serdecznie pozdrawiam z branży, wrzucił na ex-Twitterka taki tweet właśnie, że gdzież są te premiery, wrzucając urywek z premiery pierwszego iPhone'a. No to się oglądało naprawdę z wypiekami na twarzy. I kurczę, jak byłeś maniakiem technologii, to coś przeżywałeś, coś czułeś podczas takiej premiery. A teraz, kurczę... Emocje były. Jakieś, no, była emocja, była niespodzianka, miałeś ten efekt wow. I chciało się to oglądać. I no wiecie, ja generalnie lubię premiery, szczególnie takie huczniejsze, bo to jest wrażenie. Czujesz, jak ten bas, wchodzi ta patetyczna muzyka, tu cię wymasują te głośniki tym basem, wchodzi człowiek na scenę, światło, entuzjazm tłumu. No, no jest to jakieś tam odczucie tak przypominające może trochę niekiedy na uczestnictwo w koncercie muzycznym na żywo, ale coraz gorzej jest, bo coraz bardziej te premiery są oklepane, coraz bardziej są nudne. No nie, po prostu nie. No i właśnie kolega Dominik tak wspominał, no pierwsza premiera iPhone'a to była super, druga taka, którą ja pamiętam, to był MacBook Air, gdzie był wyjmowany komputer z koperty. Ja mówię, ja pierdzielę, no laptop, który wchodzi do koperty. Wow. No i teraz Michał napisał, że czy coś wiemy na temat parowania w Xiaomi 14 Ultra. Mój drogi, o ile Xiaomi 14 Pro rzeczywiście miał z tym problem, przy czym podkreślam jeszcze raz, występował problem w bardzo specyficznych warunkach, bo kiedy nadeszło lato, już nie występował. O tyle 14 Ultra tego problemu nie ma. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. Ja wiem, że są osoby w polskim internecie, które dmuchają, ale ja chcę spuścić nad nimi zasłonę milczenia, nad tymi ludźmi, bo mam nieodparte wrażenie, że jest to szeptanka konkurencyjnej firmy. Zostawmy ten temat, nie chcę tego wałkować, bo budzi to we mnie odrazę. Natomiast co ci mogę powiedzieć? Byłem ja i moi koledzy z branży wraz z Xiaomi 14 Ultra w górach. Byliśmy w górach, gdzie zeszła straszna mgła. Koledzy wbiegali na górę w dresach z tymi telefonami w kieszeni. Później zaczęli na mglistym, wilgotnym otoczeniu na wygwizdowiu, gdzie wiał wiatr i było naprawdę zimno, robić nimi zdjęcia. Żadnemu z nas ten telefon nie zaparował. Tych telefonów było kilkanaście obok siebie. Żaden nie zaparował. Więcej. Ja z 14 Ultrą byłem w saunie. Również nie zaparował po wyjściu z sauny i wejściu z nim pod prysznic, gdzie leciała woda o temperaturze 4 stopni, na mnie i na telefon też, bo oczywiście ja sobie napierdzielałem selfiaki, jaki to ze mnie twardzie. Później zabrałem ten telefon na moje wakacje prywatne. I mój drogi, byłem nad morzem z nim, byłem w upale. I tam podkusiłem się, bo mówię, jak już jest tak ciepło, to zrobię test, aby na pewno jednak nie padł. W międzyczasie jeszcze zaznaczę, ten telefon mi upadł. Nie potłukł się, ale upadł, więc coś się mogło stać. To zrobiłem. Michale, mój drogi, stwierdziłem, że jak już mam ku temu okazję, to wrypałem ten telefon na kilka godzin do zamrażarki,
A jak wróciłem z plażowania, to go z tej zamrażarki wyjąłem i poszedłem z nim się opalać na tarasie. I nadal nie zaparł. Więc śmiem zaryzykować twierdzenie, że model 14 Ultra jest raczej od tej wady wolny. Natomiast to, że jednej osobie w Polsce zaparował, to jeszcze nie czyni problemu. Bo możliwe, że akurat ta jedna osoba miała jakąś wadliwą sztukę, względnie uszkodziła wcześniej niestety, bo to się zdarza, no wypadki chodzą po ludziach. Może się zdarzyło, że chłopakowi ten telefon upadł i się coś rozszczelniło i wtedy tak. Natomiast jeżeli chodzi o problem parowania, problem występował w 14 Pro i trzeba się było postarać, by wystąpił. I tu są informacje takie, które mogę Ci podać osobiście, bo zostały sprawdzone. I tak jak mówię, gdyby coś miało być z Ultrą nie tak, to któremuś z nas wtedy w tych górach by to wyszło. Nad morzem pewnie by to wyszło przy dużej wilgotności powietrza. No, nie sądzę. Nie podejrzewam tego modelu o takie problemy, bo zbyt dużo sztuk wokół mnie było, żeby jakby, bo akurat 14 Pro to nam gremialnie parował, kiedy zrobiliśmy pewną sekwencję zdarzeń. Bo tam też trzeba było zrobić kilka rzeczy po kolei, żeby 14 Pro zaparował, bo on sam z siebie tak nie parował. Trzeba było schłodzić, ocieplić, potrząsnąć nim, włączyć odpowiedni tryb nagrywania i wtedy para występowała. Także wiesz, natomiast jak oczywiście internetowi znawcy chcą dowalić jakiemuś producentowi, no to tak, no w tym momencie 14 Pro było wdzięcznym obiektem do drwin, no bo miało ten problem. A mało kto się pokusił o opisanie szczegółowo, w jakich okolicznościach ten problem występuje, bo oczywiście nie występował w każdym. Ale no, w wielu publikacjach dziwnym trafem ten szczegół pominięto, niestety. No i tyle, no. Mam nadzieję, że rozwiałem trochę Twoje wątpliwości. Chyba będziemy powolutku kończyć. Tak! Myślę, że tą biedną Ultrą kończymy, a swoją szosą wejdźcie sobie do nas do działu aktualności, możecie obaczyć zdjęcia, które właśnie Ultrą robiłem. I jest to bardzo wdzięcznie fotografujący smartfon i generalnie bardzo sympatyczny smartfon. Z minusów, zoom cyfrowy ma dużo gorszy niż konkurencyjny model Samsunga, ale to jakby to robi zdjęcia na cyfrowym zoomie. Bardzo rzadko z tego korzystamy, więc no ogólnie spoko telefon. Dzięki, że wpadliście. Dzięki za aktywność wszystkim, którzy się odzywali. Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy Was w takim razie na kolejną tygodniówkę. Dokładnie, zapraszamy na kolejną tygodniówkę. Ja oczywiście tradycyjnie zapraszam na spotkania ze mną sam na sam na kolejnych live'ach takich codziennych. Miały do mnie, słuchajcie, w tym tygodniu przyjechać nowości pewnej firmy. Ja Wam obiecywałem i kupa, nie przyjechały, ale może w przyszłym końcu przyjadą. Także do widzenia wszystkim. Bardzo dziękujemy za komentarze, za tapowanie, za wszelkie inne wyrazy wsparcia. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu i słonecznego, przyjemnego, fajnego weekendu Wam życzę, kochani, jeszcze po drodze. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć, cześć.